Cześć, witaj w kolejnym odcinku serwisowym. Dziś będziemy serwisować znów amortyzator XCR. Obiecałem wam, że jak mi się trafi powietrzny, to go zrobię. Akurat się trafił. Tylko, że tu będzie trochę więcej do roboty. Przekładamy tutaj lagi. Tak, golenie górne, jak zwał, tak zwał. Dlaczego? Ponieważ klient jadąc na rowerze zjechał z jakiejś, nie wiem, dużej kępy, górki i uderzył w ścianę, nie wiem, murek. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale ja staram się trzymać równo. Możecie widzieć, że w tym miejscu amortyzator tutaj na sterówce, znaczy nie sama sterówka, tylko tu w tym miejscu gdzieś amortyzator się odgiął do tyłu od uderzenia w ścianę. Nie wiem, czy to widzicie. Przez to podczas pedałowania czubkami palców można było haczyć o oponę. No, niestety to tylko się nadaje do wymiany. Na szczęście amortyzator sam w sobie działa, więc wymieniamy lagi na nowe. Oczywiście to są nówki sztuki. Jak widzicie, to jest wszystko proste. Więc zabierzemy się do roboty i przy okazji zrobimy duży serwis amortyzatora. Więc standardowo zaczynamy sobie od montażu amortyzatora do imadła. Już wcześniej sobie zbiłem sterówkę, więc nie będzie problemu. Mamy regulację. Pociągnąć, ale nie jest to czasami takie proste, więc sobie podważymy śrubokręcikiem. O, poszło. Widzicie, to siedzi na uszczelce. Nie było nasmarowane, więc też mocno przez to siedziało. Dobrze, to mamy zdemontowane. Teraz odkręcamy sobie dwie dolne śruby. Najpierw tą. Musimy sobie to puknąć. Jedna. Druga. I ściągamy. Też mamy już ściągnięte. Sobie ułożymy półeczkę. To mamy już tam wyczyszczone. Zdemontujemy sobie uszczelki. Przy okazji sprawdzimy, w jakim są stanie. Jedno poszło. Robię to bardzo powoli, żeby nie uszkodzić uszczelek. Więc widzimy, że w środku jest brudno. Sobie potem będziemy czyścić. Uszczelki również. Sprawdźmy sobie, jaki jest ich rzeczywisty stan. Guma jest dość miękka, też zresztą rower jest dość świeży. Niestety niefortunny upadek. Wydaje się być wszystko ok. Więc też je zostawimy. Tylko je sobie wyczyścimy za chwilę. Wracamy się na chwilę jeszcze do lag dolnych. Znaczy lag dolnych, goleń dolnych. Okazało się, że w tej komorze wylałem wodę. Więc jednak uszczelka jedna jest nie taka. Więc te, mimo że są miękkie, może to być spowodowane tym, że tu nie było nic smarowane i dostała się po prostu woda. Mogła się dostać woda od uderzenia, bo przegięło, nie wiem gdzie to było, czy to było jeżone w deszczu, czy nie w deszczu, ciężko mi powiedzieć. Lepiej nie ryzykować. Mamy nowe, a te do śmieci. Przechodzimy z powrotem do goleni. Spuszczamy sobie powietrze przede wszystkim. Nie zapomnijcie, żeby wam nie wystrzeliło. Teraz sobie ściągamy blokadę oczywiście. Jak ostatnio, to trzeba podważyć. O. Podważone. Znowu potrzebujemy kluczyk specjalny, który ma wiele pinów. Pięknie, ładnie, jak widzicie, jest na tym jeszcze woda. Całe zwilgotniałe. Teraz przechodzimy do komory powietrznej. Piękna, ładna puszeczka. Więc mamy mały problem, ponieważ wszystko pięknie, ładnie. Puszeczka jest rozebrana, ale niestety odcinek przełożymy na za tydzień, w sensie drugą część zobaczycie za tydzień,
golenie, które dostałem. Przyszły mi, ja sobie sprawdziłem, że laga 32, wszystko pięknie, ładnie. Ale okazało się, że to jest wersja i sprawdziłem sobie rozstaw pomiędzy lagami i wszystko pasowało, poza tym, że to jest do Raidona, a to jest XCR. A miałem dostać XCR. Dostawca przypadkowo wysłał mi z Raidona golenie. Niestety nie pasują, gwinty nie zgadzają się, nie chcę nic kombinować. Przesyłka ma mi przyjść możliwe, że dopiero za 2 dni. Te mi wezmą, przyślą mi prawidłowe, więc dopiero będziemy się widzieć na finalnym serwisie XCR-a za tydzień. Więc wybaczcie, rzeczy się niestety takie zdarzają. I do zobaczenia w następnym odcinku.